A w dzisiejszym odcinku narzędzia do cięcia. I tu mamy dwa zestawy. Bardzo popularną piłkę Laplander, wszystkim dobrze znaną, z bocznym zabezpieczeniem. Ona ma tam około 18 cm z tego co pamiętam. Jest ogólnie dostępna i w miarę rozsądnie finansowo. Już spokojnie z taką piłką można się wybrać na poważniejsze biwakowanie. Ale tu mamy Silky Big Boya 36 cm. I tu już chodzi o to, że możemy poważne drzewa i poważne ogniska przygotowywać i poważny bushcraft się bawić, czyli budować jakieś obozowiska. To jest naprawdę, jeśli chodzi o takie poważne zabawy, to jest już porządne narzędzie, ale waży zdecydowanie więcej. No i tu mamy dwie siekierki. Tak naprawdę to Tomahawk CRKT. I małą, najmniejszą taką Hultaforsa siekierkę. I teraz tak, można spokojnie byłoby ten zestaw położyć w ten sposób, prawda? I mamy dwa zestawy niezależne. Mały kieszonkowy zestaw i trochę większy. Czym one się różnią? Przede wszystkim wydajnością i łatwością pracy. Będziemy mogli zdecydowanie więcej z takim zestawem większym zrobić. Natomiast on jest mniej kompaktowy i wymaga już większego plecaka i to jest większa masa. To są rzeczy kieszonkowe, które można spokojnie ze sobą zabrać, natomiast wiążą się z tym pewne niedogodności. Raz, że nie przypiłujemy bardzo dużego drzewa, jeżeli będziemy chcieli dłużej gdzieś zostać i będzie więcej osób, będzie to ognisko musiało mieć większą wydajność, to będzie to nam ciężko to zrobić. Siekierka taka ma tą wadę, że ma dość krótkie tutaj stylisko, trzeba uważać na rękę. To jest bardziej siekierka do rzeźbienia i do robienia, do zamkniętego ognia, do piecyków namiotowych, do rąbania po prostu mniejszego drzewa. Ona jest bardzo poręczna, fajna, bo można ją sobie przyczepić przy pasku, można ją zabrać do plecaka, nie zajmuje miejsca. Także na jednoosobową wycieczkę do głuszy taki zestaw będzie super, go nawet nie poczujemy. No i będzie lepszy od noża, dlatego że taką piłką i siekierką więcej jesteśmy w stanie zdziałać. Natomiast tutaj fajnie z tym Tomahawkiem będzie w ten sposób, że poza tym, że mamy młotek, możemy go spokojnie używać w trakcie budowy i wbijania jakichś słupków, prawda? To dodatkowo on jest bardzo łatwy i poręczny w stosunku do siekierki, można go tak złapać i można precyzyjnie pracować, prawda? Czy można oskurować jakąś zwierzynę, podobno tak, do takich rzeczy tych toporków się używa, to jest takie wewnętrzne ostrze, które jest nienaostrzone przez producenta, można byłoby spróbować. Natomiast no taki Tomahawk już jest zdecydowanie bardziej poręczny przy pracach bushcraftowych, może nie jest idealny jeśli chodzi o rozłupywanie drewna, to będziemy też testować, jak widzicie to jest jednak różnica. No i no tylko też zdecydowanie mniejszą siłę trzeba włożyć w pracę, prawda? Będzie bardziej wydajny. Także to są takie typowe dwa zestawy przeze mnie wymyślone, jeśli chodzi o konfigurację. Oczywiście można sobie to wszystko między sobą zamieniać. Ja postaram się w najbliższych odcinkach po prostu potestować te urządzonka i zobaczyć, jak one się sprawują w terenie, jak będą wydajne, jak będzie się dobrze z nimi pracowało, jakie będą miały wady, mankamenty, prawda? Tutaj żeśmy ściągnęli lakier, który jest fabrycznie. Tutaj widzicie, w Hultaforsie jest olejowane stylisko. Tutaj niestety było lakierowane i ten lakier po prostu powodował, że nieprzyjemnie się trzymało. Oczywiście powinno się pracować w rękawiczkach. Także zaczynamy, myślę, że tą serię i będziemy każde z tych narzędzi testować. Zrobimy poszczególne firmy po prostu z tymi urządzeniami i będziemy patrzyli, jak się po prostu sprawują w terenie.